W końcu sierpnia 80 roku byłam pilotką wycieczki zagranicznej, studenckiej wycieczki z NRD. Ja zdałam egzaminy pilota z językiem niemieckim, ponieważ posługiwałam się nim biegnąc, praktycznie jak polskim, ale przez to, że nie pisałam sprawozdań odpowiednich, to mogłam pilotować tylko grupę NRD-ówka, Węgier, ewentualnie wyjeżdżać do tamtych krajów. Za to, że byłam w Turcji na trampingu, to musiałam pilotować wycieczkę potem w Polsce. I dostałam grupę z NRD. Była to bardzo śmieszna grupa, ponieważ byli przerażeni, że u nas są strajki. I byli wystraszeni, zdziwieni, że w biurze armaturu bardzo skrzypi radio. Pytały pilot, dlaczego my nie możemy sobie kupić porządnego. Ja mówię, słuchaj, to jest najporządniejszy. No to dlaczego teraz skrzypi? Przecież no Warszawę powinien się dobrze. To nie Warszawa, to Monachium. No i wtedy był w szoku i ja zauważyłam, jaka jest wielka przepaść między nami, między Polską, a na przykład NRD-owym. Przychodzili uczestnicy w nocy. Ja w ogóle nie mogłam spać, bo oni przychodzili pojedynczo i pytali się, a co jest w Polsce. No i tak 31 w dniu podpisania porozumień jechaliśmy do Wieliczki. No i opowiadałam tam z prawej Wawel, z lewej Wisła, czy coś takiego, jak to piloci. A kierowca słuchał oczywiście radia. No i w pewnym momencie krzyk z autobusu, że może ja bym tłumaczyła, co jest w radiu, bo już usłyszeli słowo Wałęsa. No i oczywiście tłumaczyłam. I później taka rozmowa, taka chwila, której ja nie zapomnę, to jest podeszła do mnie taka para, która miała się pobrać, studenci. I oni mówią, że oni tak bardzo nam życzą, żeby nam się powiodło, żebyśmy odzyskali tę wolność. Zdawali sobie sprawę, że to nie chodzi o związek zawodowy, tylko że to jest kolejne, powiedzmy, powstanie, tylko w inny sposób przeprowadzane. No i ja im wtedy powiedziałam, nam się na pewno uda, a jak nam się uda, to zobaczycie, że wasz mur berliński też upadnie. I pamiętam, ja u nich łzy w oczach. Także to była taka scenka, prawda? Byli zaskoczeni tym, że komunikacja miejska nie funkcjonuje, a wszyscy są w Krakowie uśmiechnięci, radośni, nikt nie pomstuje. Każdy z nich dostał kartkę z adresem i miał komuś pokazać na przystanku. Jak jechały samochody osobowe, to zabierały pasażerów w danym kierunku. Więc oni byli zdziwieni, jaka w Polsce jest świetna organizacja. To u nas by się tak nie udało. No więc wszyscy wtedy byli dumni, prawda, że my jesteśmy Polakami. Byli zdziwieni, że u nas nie ma tylu agentów. I wtedy pierwszy raz dowiedziałam się, że oni podejrzewają, że każdy trzeci, może czwarty jest kapusiem. Ja mówię, że u nas w Polsce nie, że my oficjalnie dyskutujemy, w akademiku śpiewamy antyrosyjskie piosenki, wszyscy pokończyli studia, że u nas nie jest to tak masowe. A później wróciłam 2 września do pracy. No i mieliśmy tam problemy techniczne. Zrobiłam straszną awanturę. Ściągałam z sanepid, oczywiście naprawiono w ciągu paru godzin, no ale ja miałam obchodzić wszystkie wydziały czy zakłady u nas w instytucie i tłumaczyć tam, jak mają korzystać z toalety, żeby jej nie zapychać. No, zupełny absurd. No więc ja chodziłam od zakładu do zakładu. Wyobraźcie sobie, pani inżynier tłumaczy panom inżynierom i paniom inżynier, jak korzystać z sanitariatów. No i koledzy wybuchnęli śmiechem i mówią, słuchaj Jaczka, przestań tutaj gadać o rododendrony, zakładamy związek, nie?
No i ja mówię, no dobrze, to my możemy zakładać. No tylko najgorsze było, że oni stwierdzili, że to ja mam robić. No to oczywiście jak każdy normalny człowiek, no zadałem pytanie, a dlaczego ja? No może ktoś inny. No ja i młodą mężatką już wtedy byłam, mąż wrócił z rocznego szkolenia w SOR-ze, to była Szkoła Oficerów Rezerwy. No i po prostu no, byłem zdziwiona, że to chyba trochę bezsens jest, no ale koledzy stwierdzili, że po prostu ja no, jestem najsprawniejsza organizacyjnie i mam doświadczenie, bo byłam w Radzie Wydziałowej Stowarzyszenia Dziennikarzy, znaczy SZSP. Bo jak ja już zaczynałam studia w 1973 roku, to już nie było ZSP, tylko SZSP. No ale konspiracja była dalej no, taka, że na naszym wydziale staraliśmy się, żeby był tylko w Radzie jeden członek partii. No i pamiętam Przemka Drewnioka, syna pierwszego sekretarza komitetu w Bielsku, gdzie on był właśnie takim dyżurnym członkiem partii. Jak kiedyś przyszedł do mnie do pokoju i mówił: Jaćka, ja mam tylko jedną prośbę, żebyś przyrzekła mi, że nigdy do partii nie wstąpisz. No i poopowiadał, co mi lepsze kawałki. No jeszcze potem wziął ślub kościelny, ożenił się z protestantką. No i to był pierwszy taki szczery antykomunista, którego poznałem, który oficjalnie takie rzeczy opowiadał. No oczywiście też brałem poprawkę, że to może być różnie, ale on zachowywał się też bardzo przyzwoicie. Jak dowiedział się, że dla niego miejsce w akademiku zostało zwolnione przez innego studenta, który musiał iść na prywatną kwaterę, to odmówił, wybaletował w akademiku przez całe studia. Także o tyle po prostu jego słowa z czynami były spójne. No i w ten sposób założyliśmy, to jeszcze był niezależny związek zawodowy, jeszcze nie było nazwy Solidarność. Dzwoniliśmy po wszystkich zakładach, a byliśmy rozproszeni, bo i w Gliwicach był nasz zakład, i w Świętochłowicach, i w Katowicach w kilku miejscach, i w Sosnowcu nawet w kilku miejscach. No ale tak każdy miał gdzieś znajomych kolegów w innym zakładzie, także do końca dniówki zdążyliśmy już założyć we wszystkich zakładach związek zawodowy i przeprowadzić wybory delegatów na spotkanie. Także 4 września 1980 roku już powstał u nas z wyboru komitet założycielski. Oczywiście doktor Pregiel wpadł w szał, zaczął wrzeszczeć, no i na tych naszych spotkaniach usiłował nas zastraszać, no ale no, dialogi na cztery nogi były ze mną stale, bo go przepytywałam, jak on rozumie kierowniczą rolę partii. No i później, bo on krzyczał, że to korowcy, że to klerykałowie młodzież partyjna zakłada, no więc ja go przepytywałam, a skąd on wie, kto jest klerykał, kto jest korowiec, nie? No więc właśnie takie były ciekawe rzeczy. Później ja pomagałam założyć związek w naszym zakładzie produkcyjnym, bo to była Mera. Myśmy w tym samym budynku mieli zakład produkcyjny. Robotnicy przyszli do mnie, że słyszeli, że u nas w instytucie już związek jest, a im cały czas ciemnotę wpuszczają, że absolutnie inżynierowie nie, to jest niemożliwe. No oni mnie prosili na spotkanie, żebym zeszła na spotkanie z dyrektorem, który był tym samym, co w instytucie. No oczywiście przy dyrektorze powiedziałem, że on kłamie, bo u nas związek jest. I że będę wspierała ich, jeśli będą chcieli, piętro wyżej w końcu pracuję.
No i to było takie niesamowite przeżycie, bo ci robotnicy wzięli mnie na ręce, a dyrektor na tym spotkaniu kolejnym z komitetem założycielskim krzyczał, że my inżynierowie nie mamy prawa mówić nic czy instruować robotników, bo oni pracowali, żebyśmy my mogli zdobyć wykształcenie, więc ja mu wtedy odpowiedziałam, że no właśnie dlatego, że oni w trudzie i znoju pracowali, żebym ja mogła mieć wykształcenie. W związku z tym moim obowiązkiem jest na każde wezwanie robotnika pójść i pomagać i służyć moją wiedzą, którą zdobyłam dzięki jego pracy. No więc po prostu dyrektor nasz w ciągu paru dni posiwiał zupełnie. 5 września postanowiliśmy zarejestrować się. Słyszeliśmy w mediach, nawet w Wolnej Europie, że w Jastrzębiu jest komitet strajkowy. Wzięłam jeden dzień urlopu i wybrałam się do Jastrzębia. Mieszkałam wtedy w hotelu asystenckim w Gliwicach i na dworcu autobusowym spotkałam koleżankę, która przyjechała z Żor. Mieszkałyśmy w akademiku, ona była rok młodsza. Przyjaźniliśmy się, bo to było rodzeństwo bliźniacze, które studiowało u nas na wydziale. I ona mówi, gdzie ty jedziesz, bo wiedziała, że nie do pociągu, a na autobus biegnę. Mówię, do Jastrzębia rejestrować się, bo powstał u nas związek. Ona jeszcze wtedy studiowała, była rok niżej. I mówi, słuchaj, nie jedź do Jastrzębia, ja Sienkiewicza znam. To jest bardzo podejrzana postać, to w ogóle jest komuch. I ta solidarność w związku z tym jest bardzo podejrzana, w związku z tym zrezygnowałam z urlopu, wróciłam do pracy, przekazałam kolegom i postanowiliśmy wysłać jednego z naszych kumpli do Wrocławia, bo on studiował na Politechnice Wrocławskiej i znał kolegów z Elwra. Wiedzieliśmy, że w Elwro jest strajk. Pojechał do Wrocławia i przywiózł wiadomość, że możemy spokojnie rejestrować się w Hucie Katowice, bo tam jest Świtoń. I że to jest na pewno pewne. Myśmy już nawet chcieli do Gdańska jechać. I wtedy dokładnie pamiętam, 11 września pojechałam z Andrzejem Bujakowskim i Janem Wojnarem w trójkę rejestrować jako nasz komitet założycielski. Wtedy było podpisywane porozumienie. W tym dniu dość długo czekaliśmy, no aż w końcu po prostu udało się zarejestrować. Czekaliśmy, aż zostaną podpisane porozumienia i wtedy rozmawiałam z Chrzanowskim. Chrzanowski prosił nas, że jesteśmy pierwszym instytutem naukowym, który zgłosił się, czyli pierwszą inteligencją techniczną, żebyśmy robotnikom pomogli. I wtedy zapadła decyzja, że ja przejdę na oddelegowanie związkowe i będę wspierała ten komitet strajkowy. Jeszcze było takie odczucie dziwne, jak przystępowałam bramę huty i zostaliśmy wylegitymowani, spisani. Ja już wtedy sobie zdałam sprawę, że zrobiłam krok i już odwrotu nie ma. Że dotąd to mogłam sobie konspirować spokojnie, a w tej chwili jestem już odnotowana, czyli będę musiała działać publicznie, oficjalnie.